Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dzisiaj jestem razem z dziewczynami. Jest ze mną Kasia, jest ze mną Marta i Marcysia. I w dzisiejszym odcinku będziemy grać w taką grę, którą na pewno dobrze znacie, czyli Never Have I Ever, czyli nigdy w życiu. Czyli nigdy w życiu nie zdjęliśmy tego LEDa na przykład ekipy z sufitu, ale teraz sam odpadł. Już nic z nim nie zrobimy. Mocna impreza. No. Tak właśnie wyglądają Kasi Bożek urodziny. Proszę. Kasi Boże! Kasi Boże! A jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, to oczywiście zostawiacie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem, klikając w ten przycisk. Proszę bardzo, dołączcie również do Teamsów. A ja już nie przedłużam, tylko mam przygotowane dużo pytań. Oczywiście standardowo, ja ich nie widziałam, więc ja nie wiem, co tam Unia wymyśliła, ale coś tam na pewno skleciła. Dobra, tylko teraz robimy nie tak, jak jest w tej grze, tylko tak, jak to rozumiemy. Dokładnie, tak. U Marty nagrywaliśmy raz taki odcinek, w którym... Czyli jak to zrobiłaś, to jest tak, a jak nie, to nie. Dokładnie. Dobra. Kasia, dziękuję Ci bardzo. No i a tu na przykład będzie pierwsze pytanko i zaraz Wam wszystko wyjaśnię. Nie chodziłam bez spodni w miejscu publicznym. Jeżeli chodziłam, to piszemy tak. Jeżeli nie chodziłam, to dajemy, że nie chodziłam. Bez spodni, ale majtki, tak? Tak. Bez spodu. Miejsce. 3, 4. Tak. Tak, na każdym basenie chyba. No dokładnie. Tak. Na basenie. Ale tak, żeby sobie iść na miasto w majtkach, to nie. No ja też nie, ewentualnie jak właśnie na przykład miałam tą koszulkę czasem, to po prostu nie zakładałam jej spod i sobie chodziłam, ale ona jest dość długa, więc mi wszystko tam zasłaniało. No właśnie nie wiem powiedzieć, że mi się też tak zdarzyło, że mi się wydawało na przykład, że sukienka jest wystarczająco długa, coś taka koszulkowa, a później się okazało, że wcale nie jest, jak się tylko schylałam, to mi coś tam stawało. Ja miałam dokładnie to samo, chciałam to teraz opowiedzieć, też właśnie kiedyś była taka moda, że się nosiło bardzo często tuniki i te tuniki czasami były przekrótkawe i, no, i potem tak wychodziło. No. A ja na przykład teraz czuję taki popęd do czegoś. Ja czuję popęd do tunik, bo mi się tuniki zaczęły bardzo podobać teraz. Mówiliście kiedyś, że kiedyś chodziło w krótkich spodenkach i rajstopach. Tak, tak. Spodenki i rajstopy, ale to ostatnio rozmawiałyśmy o tym. Tak, ale lepszy był jeszcze na przykład, jak te rajstopy były podarte, wtedy się chodziło na ten styl emo. Kolejne pytanko, czyli czy nie byłam na randce z odgórnym zamiarem niezapłacenia? Czy kiedykolwiek byłeś na randce, że wiedziałyście, że nie chcę płacić, więc od razu będę wiedzieć, że nie zapłacę, czy jednak miałyście inaczej. To jest też fajne, że tutaj jest też czas, żeby się, powiedzmy, wytłumaczyć albo opowiedzieć historię z tym związaną, więc możemy na przykład po kolei. Przed Marcysia, dawaj. Dobra. Ja daję, że nie, bo nigdy nie zakładałam, że pójdę i nie zapłacę i tylko skorzystam, ale zawsze, w sensie, jak się kiedyś z tym spotykałam, załóżmy po raz pierwszy, bo, no nie wiem, szłam na taką randkę czy coś takiego, to miałam w głowie coś takiego, czy będę musiała zapłacić, bo to jest też czasem niekomfortowe, jak nie wiesz, czy ktoś do ciebie chce zapłacić, czy nie, bo czasem faceci chcą po prostu, bo mi się wydaje, że trzeba, a ja na przykład nigdy tak nie miałam w głowie, że facet musi zapłacić i zawsze się zastanawiałam, czy będę musiała zapłacić, czy nie, i nie chcę być w sytuacji, że załóżmy ktoś będzie lub nie będzie chciał zapłacić i tak nie będę wiedziała, co zrobić. To jest zawsze taki krępujący temat, tak. Marta? I powiedziałaś to tak ładnie, że teraz moja odpowiedź dałam tak, ale chciałam to wytłumaczyć w taki ładny sposób jak ty. Ale w sensie, jak ja się zaczynałam spotykać z Mikołajem i tak dalej, to my zawsze chodziliśmy na pizzę u nas i w ogóle i on nigdy nie chciał, żebym ja płaciła na samym początku. Ja też wtedy nie miałam za bardzo kasy, więc czasem jak się na tę pizzę, to wiedziałam po prostu, że ja nie będę za nią płacić, ale nie było to takie, że chodźmy na jedzenie, bo nie będę mieć. To tak po prostu, że on mnie zabierał i wtedy płacił i tyle. Tak naturalnie. Ale, no, tak naturalnie. No. Kasia? Ja mam po prostu, że nie. Bo nigdy nie szłam na jedzenie z zamiarem, że ale się najem za darmo. No, no to, to tak też nie. A ty padłeś? Nie, ja. Mam nadzieję. Czy poszedłeś kiedyś na randkę z myślą, że ktoś za ciebie zapłaci? Nie, ale ja zazwyczaj, powiem szczerze, chyba nigdy mi się nie zdarzyło, żeby dziewczyna przynajmniej nie zaproponowała, żeby zapłacić. I bardzo często jest tak, że po prostu dziewczyny za siebie płacą, bo dziewczyny po prostu chcą pokazać, że... A może za siebie. Dokładnie, a właśnie za siebie. I szczerze, może raz albo dwa razy było coś takiego, że po prostu laska... To ja właśnie chciałam też powiedzieć, że nie i ja jestem jedną z tych osób, które często się kłócą aż wręcz z tymi chłopakami. I ja jestem serio, zawsze byłam tą babą, moja mama zawsze powtarzała, ty musisz mieć zawsze pieniądze dla siebie, a jak już chłopak będzie chciał zapłacić za siebie, to za siebie zapłaci, ale żebyś ty zawsze wychodziła z tej propozycji, że za siebie zapłacisz. I ja zawsze aż się kłóciłam z tymi chłopakami, mówiłam, nie, 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 może na którejś randce za mnie zapłacisz, a później ja ci coś kupię, ale zawsze było tak, że nie dawałam sobie zapłacić, no ale czasami jednak... Ja się raczej nie kłócę. Czasami, no. Ale tak jest, to jest bardzo fajne właśnie, bo często jest tak, że facet zapłaci,
powiedzmy w 90% sytuacji będzie chciał zapłacić, ale jak dziewczyna powie, że daj, ja zapłacę, to od razu tak milej jest. Milej? Ale i tak z reguły chłop się na to nie zgodzi. Bardzo często na pół tak na przykład. Tak. No. A ja byłam na przykład na takiej randce, gdzie chłopak tak oczekiwał ode mnie, żebym tu ja za wszystko zapłaciła. No, też byłam. Nie. Kolejne. Nie nosiłam ubrań którejś z dziewczyn bez jej wiedzy. Z dziewczyn z ekipy. Czy nosiłyśmy swoje ubrania bez swojej wiedzy? Muszę się zastanowić. Nie jestem tutaj taka pewna, czy nie. Ty musisz się zastanowić. Ja już wiem. Ja pierdolę. Nie. Nie, tak. Ale chyba, że skarpetki się liczą, to tam mieliśmy no w sumie tak, ale to pewnie tak nie... A ty komu ukradłaś? Wy nie kradliście? Ja nigdy wam nie ukradłam. No ja Marcie raz ukradłam do odcinka, bo... No, no bo był taki odcinek, w którym naśladowałam, odzorowywałam zdjęcia domowników. Aha. I Marta akurat wtedy nie było, pojechała do domu, więc weszłam do niej i wybierałam. Myślałam, że jak gdzieś idziesz i nagle wchodzisz do pokoju, jak kogoś nie ma i a se wezmę. To nie, to jeszcze mi się nie zdarzyło. Przecież tak jak na przykład patec często, Karol na przykład, już teraz mniej, ale patec to tak naturalnie było, że brał sobie jakoś spodnie, bo pierwsze lepsze leżały i on zakładał. Co ty masz na spodnie? Przecież boję się nawet nie zmieścisz. I potem cała trąba, nie trąba to już. No ale jak patec miał kiedyś ubrane twoje skarpetki, to to było. O właśnie! Patec miał kiedyś ubrane moje skarpetki i najlepsze jest to, że ja bym się nie domyśliła, że to są moje, bo ja ogólnie nie robię afer. Ktoś ode mnie coś zabiera, ale to były skarpetki, które dał mi mój przyjaciel. I to były skarpetki, które dostałam na urodziny i wiecie, tak nie wypada, żeby komuś je oddać, nie? No ale dobra. Nie doprowadziłam chłopaka do płaczu. A swojego chłopaka czy ogólnie? Może być ogólnie. Może być tata, mój brat. Ja mojego brata to notorycznie do płaczu doprowadzałam kiedyś. Jak się przegrzeźnialiśmy czy coś. No. No. Musiałam się zastanowić, ale wydaje mi się, że nie. Ale były momenty, w których może prawie. No, jesteśmy łamaczki se. Wydaje się, że nie. No było tak. Nigdy aż było, tak, żeby się... Mogło tak być, ale nie pamiętam. No i git. No i Kasia nie doprowadzała żadnych chłopaków do płaczu w przeciwieństwie do nas, bo wiecie, jesteśmy tymi babami, które nie, no żartuję. Czasami się zdarzało, że często jest coś takiego, że na przykład nie wiem, jak się miało byłego chłopaka, czy nawet z Karolem, jak teraz sobie tak analizuję, no to też była taka sytuacja, że faktycznie, wiecie, mieliśmy jakieś poważne rozmowy czy coś i faktycznie były takie sytuacje, ale nigdy w kontekście tego, żeby, nie wiem, złamała kogoś serce i chociaż nie było tak. Faktycznie, no faktycznie było tak, jeden z moich byłych chłopaków płakał raz na rozstaniu, jak z nim zrywałam, ale nigdy nie było to dla mnie takie, że go wyśmiewałam, tylko właśnie było mi mega przykro i nie wiedziałam, jak już mam się stamtąd ulotnić, no ale tak było. A wy? No tak. Okej, no to wszystko jasne. Nie zwaliłam winy na kogoś innego w ekipie. Ja mogła swalić tylko na Matiego i zastanawiam, czy to zrobiłam. No właśnie, ja też zastanawiam, czy kiedyś powiedziałam, że... Ja bym nie mogła na Łukasza, bo to już przyszło. Nie masz po co. 3-4. Ja muszę dokończyć. Dobra, macie dawaj dokończył. Ja myślałam, że chyba nie, ale na pewno nie zrobiłam tak, że zwaliłam winę na kogoś, siebie przy tym wybierając, ale na pewno, na przykład jak była jakaś moja wina, to też szukałam winy w Matim, że jej nie było, żeby tylko ja coś zrobiłam źle na przykład. Ja właśnie miałam samo powiedzieć, ja na przykład tak daję przykład odnośnie spóźnienia się często. Było to, że coś takiego, że nie wiem, jechaliśmy gdzieś z Karolem i ja mówiłam, że no, bo Karol już miał tyle rzeczy do załatwienia, czy coś w tym stylu, wiecie. A tak naprawdę pewnie często były to rzeczy, które były związane ze mną, ale nie było to tak... Michael! Się tłuczesz tam. Ale nigdy nie była to sytuacja, której, nie wiem, celowo na niego zrzuciłam. Coś tylko bardziej to było, jak wiecie, w żarcie, że to przez Karola, przez Karola, przez Karola. No ja dam, że nie. Ja dam, że nie, ale są takie sytuacje, kiedy na przykład ktoś mówi, że chyba to ta osoba, ale ta osoba musi się wywiedzieć i musi powiedzieć, nie, to nie byłam ja, to może był ktoś inny, ale ogólnie to nie. Ja właśnie nie, nie wiem, że takie sytuacje napisałam, że nie, bo nie pamiętam, ale jeżeli tak było, nie, no nie było tak. To... Ale jak ktoś cię o coś oskarży w domu ekipy, to wtedy od razu mówisz, że to nie byłeś ty, tylko na przykład tak, może to być ktoś inny. Tak. Tylko teraz zaznaczasz do kogoś innego. No. Dokładnie. Dobra, kolejne jest odnośnie aplikacji randkowych. Czy kiedykolwiek spotkałyście się z gościem, gościem? W aplikację Tinder? Jak macie? 3-4. Nie. Nie. Marcie siama, no jasne. Ale się nie spotkałeś jakby z Karolem? Karolem? Nie, ale to w sumie jest śmieszna sytuacja, bo ja... Nie spotkałyście się z nikim z Tindera? Nie, bo... Miałam Tindera przez 2 dni zainstalowanego, nie wytrzymałam tego cringe'u. Ja tak samo, właśnie miałam mega krótko, chociaż do tej pory chyba...
jestem gdzieś tam, jak znajdziecie mnie gdzieś tam daleko, 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 to moglibyście mnie znaleźć, bo nie usuwałam tego konta, ale nie mam aplikacji teraz zainstalowanej na swoim telefonie, ale miałam. Ale chyba to się usuwa samo, jest jakoś tam nieaktywne, tak? Jeżeli się z tego nie korzysta, tak mi się wydaje, bo ja na przykład też nie, na pewno nie usunęłam konta, a nie sądzę, żeby sobie gdzieś tam latało. Ale wracając, co odnośnie właśnie Karola, jak powiedziałaś, że z Karolem się spiknęłam przez Tindera, to nie do końca tak wyglądało, po prostu było takiego, że my się wrzucaliśmy wcześniej i też pisaliśmy na Instagramie i ja raz w pracy pamiętam, że się strasznie nudziłam i z koleżankami dla Beki, bo nie miałyśmy w ogóle ruchu i tak, wiecie, siedzieliśmy na telefonach i w ogóle i zaczęliśmy się śmiać, że a, założymy sobie Tindera. No i ja założyłam tego Tindera i jedną z pierwszych osób, z którym, wiesz, przeskrolowałam, to był Karol i zaczęłam się śmiać i wysłałam mu nawet screena, że się zmaczowaliśmy i że co on w ogóle tutaj robi i on tak samo. No i zaczęliśmy się z powrotem na Instagrama, ale nie spotkaliśmy się po prostu. Aha, na to okej. Już jak pisaliście wtedy na Instagramie. Tak, tak. A ty, Marcisia? No ja się spotkałam, ja nawet byłam w długim związku z chłopakiem z Tindera. Czyli to jest realne, żeby być i szczęśliwym. A też tam dużo osób, którzy się spotkali przez Tindera i są razem. Na pewno jest tam dużo z Wyroli. Ale wydaje mi się, że tak jak załóżmy my siedziałyśmy kiedyś na Tinderze, się ściągnęliśmy chociażby aplikację, to dużo innych spoko ludzi tam może też siedzieć. Dla mnie tam są bajkopisarze. Ja dostawałam takie wiadomości, ja cię zabiorę tu, coś tam, jakieś rymy, nie rymy, tam jest w ogóle mega śmiesznie. No ale faktycznie nie. Ale faktycznie jestem tego zdania też, że można być z kimś nawet jak się go spotka na ulicy, czy właśnie na Tinderze. Okej. Okay. O nie, co? Czy kiedykolwiek, mówię jako ja, nie zamknęłam pełnej zmywarki z czystymi naczyniami tylko, żeby jej nie wykładać? Dobra. Ja się oplułam. Tutaj wszystkie dostaniemy prawdopodobnie... Notorycznie! Notorycznie ja to robię, bo zazwyczaj się tak składa, że jak wstaję rano, idę i wiecie, jeszcze rano nie ma się ochoty wykładać tych naczyń. Albo jak sobie zrobisz jedzenie i masz jeden widelec tego do włożenia i masz już takie świeże zrobione i otwierasz zmywarkę, a tam pustej. No. Tak! To ja ostatnio z Marcisią, to ty to otworzyłaś czy ja? Ja otworzyłam, a ty... Nikt nie widział! Siedzieliśmy z Łukaszem tutaj i coś robiliśmy i Marta tak przyszła do kuchni, otworzyła zmywarkę, patrzyła się tak, czy widzimy i zamknęła, a ja tak do Marty widziałam, a ona, o nie! Wydaje mi się, że i tak najwięcej wyciągamy z tej zmywarki. Tak. Bo jest tak, że ja poudaję, że nie widziałam, a później zajdę godzinę później i dalej. No. Tak. Nie byłam na więcej niż jednej randce jednego dnia. Jestem prawie pewna, że Marcysia to tak. Właśnie się zastanawiam. Co ty się tam rozpisujesz? Żeby się od razu, wiecie, wytłumaczyć. Uwaga, bo się zmieniasz. Cztery. Nie. Nie. Myślę, że możliwe. Ale właśnie nie jestem... Nie pamiętasz? Nie wiem, ale to nie były takie randki, tylko wydaje mi się, że na przykład kogoś już znałam i tak sobie niby randkowaliśmy, ale i tak to nie było nic takiego, więc się spotkałam załóżmy z kimś innym i tak nic z tego później nie było. O to mi chodzi, że po prostu tak na etapie właśnie poznawania ludzi, ale tak z jakimś właśnie tak bardziej randkując, ale tak po prostu, że no nieważne. Wydaje mi się, że jest taka szansa, że raz była taka sytuacja, ale nie jestem tego pewna, bo szczerze mówiąc nie pamiętam. Nie spotykałam się i tutaj Kasia akurat to jest oczywiste, ale to akurat jest oczywiste, ale mimo wszystko zobaczyłam, że Monia coś dodała. Nie spotykałam się z chłopakiem o 10 lat starszym. Nie. O, Marcin, tak? No. Serio? No, spotkałam się coś tam. Oż, ty, to tego nie wiedziałam, ale też lubię te odcinki, takie właśnie tabliczkowe, bo z nich można się zawsze dużo dowiedzieć. Czy podebrałam którejś z dziewczyn kosmetyki? Hmm. Nie! Tak, bo ja też Marcie! Ale Marcie! Kiedy ten makijażu skończą, to sobie czmychnę niekiedy od Marty. To samo ja! Ja napisałam, że nie było tak stricte kosmetyków, nie, ale właśnie w łazience do makijażu, albo czasem ci podbierałam tampony, ale to potem ci oddałam, pamiętasz, jak powiedziałam, że ci oddaję tampony, bo zużyłam. No ja pamiętam właśnie, jak mi się kiedyś skończył płyn do makijażu i ty powiedziałeś, że jak coś, to mogę sobie, no bo, żebym sobie użyła od ciebie. No i jakieś dwa miesiące później miałam akurat to też sobie. Ja dokładnie tak samo, płyn do makijażu Marcia i też eyeliner, bo jeszcze jak nie używałam eyelinera, to Marta miała ten eyeliner super z tą kuleczką na końcu, to sobie raz od ciebie wzięłam. Nie obiecałam zadzwonić, a nigdy więcej się nie odezwałam. Nigdy więcej? Tak. A wliczamy w to na przykład to, że się komuś mówi, spoko, to się kiedyś... Zgadamy za jakiś czas? Tak, wliczamy w to. Kasia na pewno da nie. No,
Nie, to mnie. Wydaje mi się, że nie. No tak. Ja oczywiście, ja że to tak. Mnie, ale... Znaczy, jak powiedziałaś to, to na pewno się zdarzyło, chociaż dużo razy jest tak, że mówi się, że kiedyś się musimy spotkać i w końcu się spotykam z tymi ludźmi. Tak no, tak. No właśnie, ja mam tak, że tak typowo nie, żebym kogoś tak wystawiła, to że nie, ale jak czasem jakieś to jest moje tacy dalsi znajomi, chcą się spotkać, a mi się nie chce, to zawsze mówię, no to tam się któregoś wiesz. No, tak, to mi o takie chodziło, no. To mi o takie aha, chodziło. Aha, no to tak. Że wiesz, że takie też włącznie, ale nigdy się jakby do tej pory z nim nie spotkałam, wiecie o co chodzi, że tak mówiłam, ale do tej pory się z nimi nie spotkałam, więc w sumie nigdy się z nimi nie spotkałam. Tak. Więc o to mi też bardziej chodziło, bo ja często... Tak. W każdym razie o to mi chodziło i faktycznie tak jest, że często się mówi, no dobra, to się zadzwonimy, zadzwonię do ciebie za tydzień i potem po prostu czeka się, aż ta druga osoba zadzwoni, albo ta druga czeka i tak. Nie odwołałam spotkania dla kogoś innego, tłumacząc się chorobą lub czymś podobnym. Tak. Ja nie pamiętam konkretnej sytuacji, ale na pewno tak było. Kiedyś taka dziewczyna, z którą miałam tam jakąś spinę, chciała się ze mną spotkać, żeby to wyjaśnić i w ogóle. I jej powiedziałam, że się spotkamy, a potem stwierdziłam, kurde, nie chcę mi się tego iść w sumie i, to, i wyjaśnić tego. No więc poszłam wtedy do mojego chłopaka, a nie to ja powiedziałam, że jestem chora, czy tam, że boli mnie głowa, czy coś. Ciekawe, czy teraz to oglądnie i się dowie. Pozdrawiamy! Marta jest zdrowa jak coś. Nie pomyliłam imienia swojej drugiej połówki. No, możemy powiedzieć, że aktualnej lub byłego na przykład. Dobrze, że Łukasz nie musi odpowiadać na to pytanie. Jak właśnie weszłam raz do Kasi i do Łukiego do pokoju, a to było jeszcze w LA. No i jeszcze w LA, to było niedawno. No tak, no ale... Powiedział do ciebie Dorotko. Powiedział tak, mówię, dobrze, Dorotko, a wtedy tak... Dorotko? A ja mówię, ale o co chodzi, bo ja nie wiedziałam, o jaką Dorotkę chodzi, a Kasia... To imię jego byłej. Ja notorycznie mylę imię Karola z moim bratem, bo jest Kacper Karol i czasami mi się zdarza mówić na nich odwrotnie. Kiedyś pomyliłam imię mojego byłego z moim kolegą z klasy. I pamiętam, że miałam wtedy taki przypał, w sensie on się tak zdenerwował, że się nie odzywał do mnie. I czasem zdarzy mi się na przykład powiedzieć do Mikołaja Wiktoria. Jak na przykład jak przyjeżdżam z domu, to cały czas tam, jak jestem w domu, no to cały czas mówię Wiktoria i czasem jak tutaj przyjeżdżałam, to mówiłam Mikołaj. Pomyliłam kiedyś byłego, no lajcie. To Kasia, już wiemy, że została pomylona, że ktoś zmienił i nie, w sumie nie, ale nie. Zostałam też pomylona kiedyś przez niego też. Pamiętam. A wy? Już chyba nie. To już chyba z rok temu. Ja też, ja tak. Tak? No, Karol też pomylił kiedyś moje imię, ale to już wszyscy z ekipy wiedzą, ale nie będę tutaj dużo mówić. Nie podróżowałam autostopem. Oż ty... O, no i dwie pieczenie na jednym ogniu. I koszulka, i serio? Spodnie. O, nie. Spodnie i koszulka. Kurka wodna. Na szczęście jest dużo ubrań z Versostar, więc zapraszam serdecznie. Wiem, że nie. Napisane tak na Grand. Na imprezy jeździłam autostopem bardzo dużo razy i na zakupy niekiedy było mi szkoda złotych 50 na bilet autobusowy i łapałam sobie stopa, żeby jechać. Serio? Ja bym się tak bała. Ja bardzo dużo autostopem, dlatego też biorę zazwyczaj za każdym razem, jak ktoś stoi, to zawsze go wezmę. Jezus, a ty zawsze, jaką miałaś marcinę? Ja, że nie. Okay. Ja też miałam, że nie. I pamiętam, że zawsze, jak właśnie gadałam z Kasią o tym i ona mi opowiadała o jakichś autostopach czy coś tam, to byłam taka, Boże, nie bałaś się, że cię ktoś ukradnie. Nie, właśnie zawsze byli mili, nawet jedna pani kiedyś jechała z owczarkiem niemieckim takim wielkim i powiedziała, że mogę go sobie głaskać, bo siedział też. Ale konacko. Ja właśnie dałam... Kasi. Ja, dokładnie. Ja dałam, że tak, to względu na to, że jak jeździłam na pielgrzymki, często było śmiało, że się urywałam, bo już byłam zmęczona i odrywałam się troszeczkę od grupy i łapałam stopa. I też często było tak, że na przykład rano, żeby dojechać do punktu docelowego, z momentu, kiedy na przykład spaliśmy gdzieś w jakichś namiotach u jakichś osób na ogrodzie czy właśnie w domach, którzy nas nocowali, to nie chciało nam się iść na przykład kilometr, czy dwa kilometry do tego miejsca, na przykład do tej remizy czy coś takiego, gdzie się spotkaliśmy, tylko właśnie łapaliśmy stopa i tam podróżowaliśmy. Pielgrzymki to taki survival trochę. Trochę tak. Jak teraz sobie myślę, to naprawdę tam jest taka szkoła życia bez kitu, serio. Kolejne. Nie podsłuchiwałam rozmów domowników. A ja wyjdę na taką mega złą, na taką rebel w tym odcinku, że hej. Ja mam tak, zazwyczaj dlatego, że zasypiam przy otwartych drzwiach. Bardzo lubię słyszeć, jak tutaj rozmawiają ludzie i przy tym sobie zasypiam. Tak najwięcej podsłuchałam rozmów. Jak sobie leżałam w łóżku i zasypiałam. Zasadzko. Ja też dałam tak, no na to, że właśnie tak jak ty mówisz, Kasia, że się u nas dużo dzieje i często przed słuchać czyjeś kłótnie. Właśnie chciałam powiedzieć, że też kłótnie. I czasami jest tak, że nawet dosłyszę coś i nawet sobie myślę, taka cisza, nie słyszę. O co chodzi? To ja tak troszeczkę tego kręcę, żeby o tym wiedzieć, o co chodziło. No i tak wychodzi. Też napisałam, no
tak, ale niespecjalnie. Nie no, kiedy specjalnie coś się zdarzy, jak jest jakaś haja na dole. No tak, ale, to jest takie, tak. Co tam się dzieje? No ale tak jak jest. Jak na przykład Majka kłóci się z Pateckim. Albo z Łukasz, tak. No w sumie jak z Łukaszem się... Nie, dobra, zmieniam na tak. No, jak ostatnio Łukasz się kłócił z Majkiem, no to tak wyszłam i tylko słyszałam, nie, Łukasz. No, ja znałam tak, bo kłótnie, w sensie tutaj właśnie z reguły się dzieje coś takiego ciekawego, jak chłopaki się ze sobą kłócą i się tak się krzyczą, się wyzywają. I wtedy my, baby, chcemy wiedzieć, o co chodzi? Ja czasem podchodzę tutaj do tego balkoniku. Tak, ja też! Ja też! O nie! Tak, ja nie! Ja też tak nie robię. Znaczy nie tak, że stoję, tylko tak idę z łazienki do pokoju i przychodzę tak nagle powoli. Popatrzę i dopiero wtedy wchodzę, bo mi głupia, tak stać. Nie, no ja czasem podchodzę i po prostu perfidnie patrzę. Z reguły mnie ludzie widzą. Ale to jest na przykład właśnie jak Majka się kłóci, czy ktoś po prostu krzyczy na głowę. To jest ciekawe, to jest taka widownia. Jest często tak, że na przykład jest taki mem, że starsze panie często patrzą przez okno, to jest darmowy monitoring na dzielni, nie? Nie jadłam psiego lub kociego żarcia. Nie. Nie. Nigdy żadnym trendu nie miałam. Ja też. Jadłaś bez podstołówce? No, ja jadłam. My się zbawiliśmy z moim jak byłam dzieckiem, bawiliśmy się w Nieustraszonych. Był taki kiedyś serial czy program Nieustraszeni i oni na przykład jedli jakieś obrzydliwe rzeczy, pająki, te sprawy. I my się bawiliśmy z moimi znajomymi w podstawówce właśnie coś na temat, coś na przykład. Na przełomie podstawówki, gimnazjum, w Nieustraszonych i tam właśnie mieliśmy jako jedno z wyzwań jedzenie psiego, psiej suchej karmy. Ja tam kocią ale sucho? To jeszcze znaczy, tak... sucha jeszcze jest chyba jest taka do przejścia, ale mokra? No, tam mokra. No, mokra. Jak ja czasem chodzę... Od kotu najbardziej śmierdzi. Kocie żarcie jest okropne. Jak ja czasem dawałam mojemu kotu, jak jeszcze mieszkałam w domu, a to się unosiło niekiedy. To prawda. Nie użyłam czyjej szczoteczki do zębów bez jej, bo wiedz. Uwaga, uwaga. To są. No moja? No. Nie tym razem. Ja od Łukasza kiedyś. Ja też. Ja też od Karola. Byliśmy gdzieś chyba na wyjeździe i zostawiłam u siebie w pokoju, więc mówię. Ja Matiego i kiedyś mamy. O, mamy też. No jak na przykład czasami wracam do domu i zapomnę szczoteczki, to mama jest taka najbardziej bezpieczna. Tak, prawda. Nie byłam zazdrosna o swoją przyjaciółkę. O kot! Gdzie? Jakie ma ciapki? Schylcie się troszkę. Tam gdzie wy widzicie tego kota? Już powiem. Zasłoniłacie trampolina. 3-4. Ja nie. Ja tak. Jakby się przyjaźniłam cały czas z taką Natalią, a potem aha, dobra, sobie... jeżeli chodzi o przedszkole i jakąś tam podstawkę, to pewnie tak, ale jakby teraz, albo do 3 lat wstecz, to nie. Tak, jakby się kolegowałam z taką Natalią, a potem zaczęła się z nimi kolegować taka Patrycja i ona się częściej spotykała, to byłam bardzo zazdrosna no, o nią. No, tak właśnie. Dokładnie miałam tak. A dobra, to tak to też miałam. No, ale to było jak byliśmy w sumie... Czułam się odrzucona. Że ja mam zastosować też o moją przyjaciółkę, jak ona poszła do innej szkoły niż ja, do gimnazjum i znalazła sobie tam inną koleżankę. To byłam wtedy zazdrosna o to, że one miały lepszy kontakt, ale na dzień dzisiejszy znowu mamy najlepszy kontakt. Tak, a one już i co? Nie zostawiłam celowego bałaganu w domu ekipy, żeby ktoś inny go posprzątał. Nie. Nie. Ja tak chyba, ale to było na przykład jak, wydaje mi się, nie wiem czy tak było, ale tak mi się wydaje, że mogło być tak, że jak na przykład robiliśmy jedzenie z Mikołajem i ja robiłam na przykład większość i on potem zostawiał i wszedł, to ja też zostawiałam, żeby on potem wyszedł i to posprzątał. Chyba coś takiego, ale nie wiem, nie jestem pewna. Coś takiego jedne mi świta, ale nie jestem pewna, czy sobie tego właśnie nie wymyśliłam. Tak szczerze. Nie byłam w klubie LGBT. Ja byłem. Byłeś wtedy? No. Co fajnie tam jest? Moja była dziewczyna mnie tam wzięła i szczerze tam jest moja ulubiona muzyka, bo tam są takie hity, wiecie, no bardzo fajne hity i też w sensie wydaje mi się, że to może być bardzo fajny klub dla dziewczyn do popańczenia. Właśnie ja mam napisane byłam i mam napisane, że najlepsza muzyka tam jest. Bo moje te wszystkie koleżanki z TS-a były lesbijkami, więc jakby z nimi chodziłam sobie na takie imprezki i było bardzo fajnie i przyjemnie. Wszyscy byli mili i faceci byli mili i była super muzyka. W Katowicach jest chyba, ha. Kurczę, właśnie ja nie byłam, ale i szczerze... I on jest serio bardzo fajny klub. Szczerze chciałabym pójść, bo też właśnie... Jest taka kulturka w tym klubie. Tak, właśnie też słyszałam, że jest taka kulturka, że wiecie, nie masz tysiące gości, którzy cię napastuje z każdego możliwego miejsca, tylko właśnie tak jest tak fajnie, przyjemnie i nawet mam kolegę właśnie, który jest... Ja jestem fanem. Który jest gejem i właśnie że musimy się kiedyś wybrać, bo jest serio sztos. Ja byłam i to prawda, i mało tego, faceci, co tam pracowali na przykład, byli strasznie mili. I byli tacy, że nawet byli tacy do mnie, że o, ale to masz ładne włosy. Takie koleżniczki jakby. Ja nie byłam. W Krakowie, no. Musimy iść. Ostatnie pytanko, uwaga, uwaga. Nie próbowałam celowo wywołać czyjejś zazdrości.
To już chyba leży w naturze chyba na konkretnej sytuacji, ale na pewno dużo razy. Tak, nawet nie wiem jaką sytuację powiedzieć. No. Na pewno poprzez jakieś relacje na Instagramie, kiedyś na Snapchacie. Tak, na Snapchacie się wysyłało. Tak. O Jezu, teraz mi się przypomniała sytuacja. Powiedz. O nie. Snapchat. No jak życie. Chciałeś, żeby ktoś był zazdrosny, to wysłałeś, jak świetnie się bawi. Tak, ja to tego typu, jak się spotkałam z moimi znajomymi i wysyłałam właśnie, że do mojego byłego chłopaka i patrz, jak się zauważyłam. Tak, to bo jest za cringe. No dobra, dajcie znać, jakie są wasze odpowiedzi na te pytania. Możecie pisać je w komentarzach, oczywiście. Zostawiacie łapki w górę, jeżeli taki odcinek wam się podoba i chcielibyście więcej odcinków z takiej formy, właśnie w formie tabliczek czy właśnie pytań. I oczywiście subskrybujcie mój kanał, wtedy będziecie na bieżąco z każdym filmem, jeżeli oczywiście klikniecie ten przycisk do subskrypcji. A oczywiście wbijajcie też na social media dziewczyn, tutaj się wyświetlają nasze Instagramki, TikToczki, kanały. No i co, ja się już z wami żegnam razem z dziewczynami i do kolejnych odcinków. Cześć!